Minęło już chwilę od premiery tego drona, z półtora tygodnia, także miałem czas na to, żeby chwilę nim polatać w różnych warunkach, w różnych temperaturach, zrobić kilka zdjęć, kilka filmów. I co o nim myślę? Ale do rzeczy. Jakość wykonania. No tutaj jest tak, jak to powinno być u DJI. Tak w gruncie rzeczy to nie ma się do czego przyczepić. Mimo że plastiki są dokładnie te same, konstrukcja została lekko wzmocniona. Chociażby tutaj. Tu już są plastiki zamiast gąbeczki. To już się nie gibie tak, jak się gibało. Sztywniejsze są też śmigła. W silnikach dzwonki są lżejsze. O jakieś ćwierć grama prawdopodobnie, bo mają dwie zamiast czterech rozpórek. To wszystko przekłada się na sporo lepszą odporność tego sprzętu na wiatr. Przez to, że się tak nie giba, tak się nie wygina, no nie sprawia wrażenia, jakby był zrobiony z pudełka po jogurcie. A jedynka sprawiała. Dobra zmiana. Za co płacimy? W pudełku jest dron, parę kabelków i zapasowe śmigła. No i kontroler. Bliźniaczy do tego, który jest w Mavicu R2. To w zestawie podstawowym. W combo jest jeszcze torba, hub do ładowania trzech baterii i dwie dodatkowe baterie właśnie. Nie ma osłonek, a w jedynce były. I dobrze, bo te osłonki to zrobiły więcej złego niż dobrego. Żagiel i sru do Chin. Jeśli akurat wiało w stronę Chin. Kontroler w tym dronie jest bliźniaczy do tego z Mavica R2. Różni się jakimiś tam szczegółami. Inne nadruki na przycisku. Diody zielone zamiast białych. A i tryb Cine zamiast tripod. Chyba tam to był. Oznaczenia mają takie same. RC231. A świecą inaczej. Się można będzie pomylić. Ten kontroler to moim zdaniem drugi najlepszy kontroler do dronów DJI. Zaraz po smart kontrolerze. Precyzyjne sterowanie, duża bateria w środku, wygodny do trzymania w ręku. Chciałbym, żeby on działał z Maviciem 2 Pro. To chodzi bardzo długo na baterii, do tego stopnia, że jeśli masz pusty telefon, trzy pełne pakiety i pełny kontroler, to bez problemu wylatasz cały pakiet combo, jednocześnie ładując telefon. Kończysz z naładowanym, no, prawie do końca telefonem, zależy od telefonu, prawie rozładowanym kontrolerem i pustymi pakietami. Dla mnie bomba. A! W zestawie Flymore Combo jest jeszcze ta osłonka. Rewelacja. Autentycznie to też powinno być w pierwszej wersji. I pasuje do Mavica Mini 1. Z tą osłonką. O! Drona praktycznie można sobie włożyć w kieszeń. Nic nie dynda. Wiemy, za co płacimy. A ile? A właśnie, no i tu pierwszy zgrzyt. Bo Golas, czyli to, to i to, bez osłonki, kosztuje 2200. A pakiet combo
2900. No to jest około 20% więcej niż było w przypadku mini jedynki. Może to jest tylko przekroczenie tej psychologicznej. Zabiorę to z kadru, bo mnie wkurza. Może to jest psychologiczna bariera, to przekroczenie granicy 2000 zł za podstawową wersję, ale z bardzo fajnego i taniego drona, jakim był Mavic Mini, ten dron stał się wciąż fajnym, lepszym, to bez dwóch zdań, lepszym, wciąż fajnym, ale już nie tanim dronem. 2900 plus care, kurde, to wychodzi ponad 3 klocki. A to jest odczuwalny wydatek i to jest wydatek przede wszystkim, który naprawdę będzie bardzo ciężko ukryć przed sami wiecie kim. No to jest droższy, ale warto zapłacić? Jakość foto. I tutaj o dziwo jest bardzo podobnie, jeśli wręcz nie identycznie, jak w Mavicu Mini 1. Ja nie wiem, czy JPEGi z jedynki były takie świetne, czy RAWy z dwójki są tylko tak po to, żeby były odhaczone. No ale i jednym, i drugim dronem udaje mi się uzyskać bardzo zbliżone do siebie efekty. To znaczy, to może być to, że te JPEGi z jedynki były świetne. Po prostu. Wiedząc, mając to ograniczenie, wiedząc, że w jedynce nie mam RAWów, po prostu zawsze starałem się lekko nie doświetlić zdjęcie, czyli zrobić ciemniejsze, a potem wyciągnąć informacje z cieni. Bo w fotografii cyfrowej jest odwrotnie niż w analogowej. W analogowej prześwietlisz, to masz informacje, wyciągasz ze świateł, a nie doświetlisz, nic z tym nie zrobisz. W fotografii cyfrowej jest właśnie w drugą stronę. Ze świateł, kiedy masz przepalone amba, ale z cieni, gdzie masz prawie czerń, zawsze się jakiś detal wyciągnie. I tu jest ta sama historia. Nie mając do dyspozycji RAW-ów, tylko JPEGi, fotografowałem z ujemną ekspozycją, minus 1 trzecia, minus 1, i wyciągałem sobie do góry. W dwójce są RAW-y i oczywiście z tych świateł da się więcej wyciągnąć, przede wszystkim cokolwiek da się wyciągnąć, a nie tak jak w mini jedynce, ale mając chociaż niewielkie doświadczenie w fotografii i bardzo małe doświadczenie w postprodukcji, ale posiadając to doświadczenie, no myślę, że uda się zrobić dokładnie tej samej klasy materiał. Czyli publikując zdjęcia, moim zdaniem nie do odróżnienia, czy były zrobione Maviciem Mini 1 czy 2. Są ostre, mają piękne kolory, dość nasycone, niezależnie. I tutaj uszczypliwość do użytkowników Xiaomi Fimi X8 SE. Czy jest minus 10 stopni, czy plus 30? Jakość zdjęć wychodzi taka sama, wciąż świetna. Także do pracy w internecie, do social mediów, do prostych ogłoszeń typu sprzedam dom. Petarda. Jakość wideo. Powtarzam to w każdym filmie. Żaden ze mnie ekspert. Całe moje doświadczenie wideo to jest tworzenie tego YouTube'a i nagrywanie na action camie. Ale jeśli w jedynce było 40 megabitów na sekundę, a w dwójce jest 100, ta liczba do mnie przemawia. Jeśli chodzi o rozpiętość tonalną, o dynamikę, o kolory w jedynce i w dwójce, mamy dokładnie to samo. Zeskalowany do 1080p obrazek jest nie do odróżnienia. Nagrywając w dzień, dostaniesz bardzo ładne kolory, bardzo ładną ostrość, płynną pracę gimbala. Nagrywając w nocy, materiał się do niczego nie nada. Ja wiem, jest taki jeden, który powiedział, że można w nocy nagrywać, ale on nagrywał w Warszawie. W Warszawie jest dwa razy jaśniej, przynajmniej w ścisłym centrum, niż w innych częściach Polski. Są ustawienia manualne. Można sobie korzystać z reguły 180 stopni. Nie ma profilu płaskiego, ale być może pojawi się w jakiejś aktualizacji. Akurat przy miniaku to DJI nas bardzo ładnie zaskoczyło już kilka razy. Także dzień na plusik, noc na minusik. Jedziemy dalej. Zasięg. Przepraszam, czy dolecę nim na giewont i z powrotem? Mimo, że jest tu OcuSync 2.0, no to jest on dużo gorszy niż w Mavicu Pro 2 czy w Mavicu 2R. Autentycznie. Dużo, dużo, dużo gorszy. Te 10 km czy tam 6 w wersji europejskiej na pewno jest osiągalne w idealnych warunkach, stojąc na zboczu góry i lecąc przed siebie bez żadnej przeszkody. 100% osiągalne. Ale w mieście
Mój pierwszy lot tym dronem był na krakowskich plantach. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zasięg urwało mi po 180 metrach. I ja wiem, tam jest dużo zakłóceń, dużo sieci, turyści, każda kamienica ma po 10 routerów i wszystko to sieje zakłóceniami. Ale 180 metrów Maviciem 2 Pro poleciałem tam kilometr z kawałkiem. Maviciem R nie wiem jak daleko można polecieć, ale zasięgu mi nie zerwało, a robiłem podobne odległości. Tutaj do Mavica Mini, do Mini 2, bo to nie Mavic, tutaj w Mini 2 obserwator nawet nie musiał tyłka ruszyć z miejsca, gdzie staliśmy. 180 metrów, musiałem wzbić się na setkę, żeby odlecieć na 200 tam z hakiem. Na pewno nie przekroczyłem 300 metrów. Pamiętacie te biżuterię, lustereczka, odgłośniki montowane na antenki do Mini 1? No, to daje właśnie mniej więcej takie same efekty jak zmiana tego Wi-Fi, Extended Wi-Fi na oku synka. Oczywiście jest lepiej niż w Mini 1, bo w tym miejscu miniakiem 1 bym odleciał bez żadnych dodatków. No, pewnie na jakieś tam 40-50 metrów i koniec, rwanie obrazu. Ale tutaj niecałe 300 metrów, rwanie obrazu, wciskanie, zrób zdjęcie i reakcja po 5 sekundach, czyli to był naprawdę koniec zasięgu, całkowity koniec zasięgu. I też trzeba było celować antenką w drona, żeby cokolwiek dało się zrobić. Także jaka to różnica, czy OcuSync, czy Wi-Fi z odgłośnikiem? No niewielka. Mini dwójeczka to taki Mini 1 na sterydach i jest taki gorzki posmak w ustach, bo jest wrażenie, że dwójka jest tym, czym jedynka powinna być od samego początku. Czy jest sens zmieniać jedynkę na dwójkę? No w moim przekonaniu tylko w dwóch wypadkach. Jeśli jest to twój jedyny dron, no to pewnie. Dwójka jest w każdym parametrze lepsza od jedynki. Jest kasa, jest luźny tysiaczek, żeby dołożyć. Droga wolna, wymieniaj. To będzie na pewno dobra wymiana. Nie zobaczysz zbytniej poprawy w jakości materiału, ale w komforcie lotu, w zasięgu, w jakości wykonania, pewnie. Dużo lepszy dron. No i drugi przypadek, kiedy masz już kilka dronów z OcuSync 2.0 i będziesz chciał sobie dołożyć do torby kolejnego i nie musieć nosić kolejnego kontrolera. Smart Controller, a do tego Mavic 2 Pro, Mavic R2, Mini 2, oszczędzone w plecaku za 150 gramów. To jest mokry sen każdego użytkownika DJI sprzed 3 czy 4 lat, gdzie do każdego drona był inny kontroler. Masz 3 drony, 3 kontrolery, 3 ładowarki. W innych sytuacjach, no, jedynki na dwójkę bym tak naprawdę po prostu nie wymienił. Jedynka z odgłośnikami w zupełności wystarcza na moje potrzeby. Jeśli natomiast stajesz przed zakupem nowego drona i to ma być twój pierwszy dron, albo w ogóle jedyny dron, bo kiedyś miałeś, a teraz nie masz, to tak, dwójka to jest dobry wybór, jest lepsza od jedynki i dwójkę można polecić początkującym. Taka szkoda, że nie ma czujników, no ale trudno. Jest tanie DJI Care, tanie wymiany, teraz można nawet kupić DJI Care na 2 lata, a nie na rok. Jedyne, o co trzeba dbać, to żeby tego nie zgubić. Odzyskasz wrak, wymieniasz sobie tam za 200 zł czy coś. Jak to mówią, najlepsze zabezpieczenie to ubezpieczenie. Zasięg drona, mimo że niewiele, to jednak wciąż lepszy. Kontroler dużo wygodniejszy. No i ten napis na pudełku, gdzieś tu było, że obsługuje DNG i 4K. Definitywnie będzie go łatwiej w przyszłości sprzedać komukolwiek niż tłumaczyć. No to wszystko jest praktycznie takie samo jak w Mini 1. Choć najlepsze to ten Mini 2 zrobił moim zdaniem, to to jak spadły ceny jedynki. Bo już widziałem kombo za 1200. Tego drona dostałem od dronaimi.pl. Jest to wypożyczalnia dronów. W końcu. Jak ja się cieszę, że to znalazłem w Krakowie. Oni mnie znaleźli. Jeśli potrzebujesz drona na tydzień czy na 2 tygodnie, nie musisz go kupować. Weź se dronaimi go. Jak nazwa się sama tłumaczy. No i scenariusz B, jeśli nie wiesz, czy ci będzie on odpowiadał, a chcesz go kupić. W sklepie nie polatasz. Rzadko który, czy w ogóle któryś sklep da ci polatać dronem.
A tutaj cyk, 8 dyszek, proszę bardzo, wynajmujesz na jeden dzień, latasz, sprawdzasz. Tego z kolei drugiego, którego tymi łapkami sobie chętnie rozebrałem, z radością, zobaczyłem jak wygląda w środku, mam od Truxion IT. Także u nich możecie kupić takie drony, funkielnówki, nieśmigane, nie to co u mnie. Pamiętajcie o serwisie gdziepolatać.pl, w tym momencie skoczyło nam 1000 zdjęcie. Także na mapie Polski i okolic, bo rozlały się te zdjęcia na kilka krajów przygranicznych, jest 1000 zdjęć z lotu ptaka. 1000 zdjęć, które pokazują, gdzie polatać. Jak mnie to cieszy. Moją twórczość można wspierać na Patronite i kupując jakieś fanty z mojego sklepu. Ja się żegnam, idę sobie polatać, FPV, jaki to jest dla mnie fan, nie wiem czemu krzyczę. Na razie, gumowych drzew. Hej!